Siemaneczko, kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy z Jackiem. Jak widzicie, będziemy testować różne słodycze, przekąski, napoje. Jacek kupił w Niemczech różne rzeczy. Dałam mu za zadanie kupić właśnie słodycze, napoje i przekąski, których nie ma u nas w Polsce, albo których nie widział. I żeby przywiózł, że zrobimy testa, więc jesteśmy i mamy tutaj dosyć spory ekwipunek, zwłaszcza napoi, więc chętnie zaproponowałabym, żebyśmy się czegoś napili, bo troszkę zaschło mi w gardle. Co proponujesz na taki pierwszy test? Proszę zobaczyć to, to jest Berliner. Pokaż do kamery. Fus coś tam. Czy jest to napój gazowany, niegazowany? Gazowany, jak już widać, czuję, że... Mamy tutaj szklaneczki, bo mamy też puszeczki, nie będzie widać koloru. Kosztował on ile? Gdzie on jest? Muszę tę karteczkę, mam taką i... Tu masz Berliner. 70 centów. 70 centów za butelkę litrową, tak? Tak, to jest litrówka. Więc myślę, że to nie jest dużo. Możesz powąchać, jak pachnie. Niczym nie pachnie. Troszeczkę jakiś taki... Ja poproszę troszeczkę. Chyba ciane, bo masz testować to tak, troszeczkę ja nie będę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Degustacja. Jak widzicie, jest to w takim, powiedziałabym, energetykowym kolorze. Ja bym bardziej chyba ciane powiedział, że to jest. I jest to gazowane. To może leć na bok, że nie mieszało się. Pachnie może jakąś cytryną, czy czymś. Siup. A, to jest to. Troszkę śpiłem jednak. Nie, to nie są moje takie smaki. Takie dziwne jest. Niby słodkie, ale nie do końca. To jest z czego się... Taki cytrynowy, coś co nie wiem. Trochę jak lek smakuje. A bo to jest lemoniada z owocami, pisze nawet tutaj. Naturalną wodą mineralną. Aha. Nie jest takie za dobre. Ale... Myślę, że za tą cenę to nie jeden by to wypił. Jednak wolę z tej marki swojego arbuza. Jak to widzicie, nie jest ta marka mam tutaj ubraną koszulkę z poprzedniego filmu, ponieważ my nagrywamy kilka filmów jednego dnia. Jak oceniasz od 1 do 10 te picie? To od 10, do 10 maksymalnie. Tak, no. To takie 5. No, dla mnie taka trójka. Tak powiedziałaś, jakbyś jedynkę miała być. Nie no, jakbym nie miała co pić, to bym to wypiła, ale to już by musiał być tak, że wiecie, sklepy są zamknięte i nie mam co pić, to aha, to byś się zmusiła. Co proponujesz? Kolejne? To chcesz pić dalej, czy nie? Może nie, może tak na zmianę. To zobaczę ten popcorn. Truskawki, Marta lubi truskawki, popcorn taki dziwny, zobaczyłem taki dziwny. Truskawka, dobra, ja nie widziałam w Polsce truskawkowego jeszcze. Ja w ogóle, jak zobaczyłam zdjęcie, jak Jacek mi wysłał, co kupił, to obudziłam się i zobaczyłam pierwsze to zdjęcie i mówię, wow, nie popcorn, tylko pomyślałam, że to jest w kształcie jednorożców i że to są płatki do mleka, a że to jest mleko jakieś truskawkowe. Masz otworzyć, zobaczyć. Otwieram. One kosztowały, tutaj się śmiałem. Euro 29. Więc no, powiedzmy na polskie to jest jakieś 6 zł. No tak, coś takiego. 5-6 zł. Ale to jest bardzo mała paczka, bo tutaj jest... 70 tylko jest. 70 gram. Nie czuję żadnej truskawki. Miałeś wąchać, a nie już się... Powąchałem. Ja czuję po prostu spalone... jest truskawka, jest różowy. Takie średnie. Jak ktoś pomieszał, nie wiem. Słone ze słodkim. No, coś jest zero. Ja ogólnie... Smaku nie ma. Jak tego pudru nie ma, jak zejdzie dwóch, które pudru pewnie nie mają, to nie ma smaku w ogóle. Powiem wam, że słone ze słodkim lubię, ale tutaj jest to dziwne i wydaje mi się, że ten popcorn jakby był stary, on jest twardy taki. Nie jest taki chrupiący, tylko taki gumowaty. Kurczę, na razie same buble. Nie dałabym za to. To ile to tam do tego cena daje, to takie coś? Nie no, akurat w tym przypadku, jakbym nie miała co zjeść i miała co zjeść, to bym to zjadła.
To zaraz będzie ale... to, że wszystko nic nie miałaś, zjeść wszystko nie smakowało ci zaraz. Możliwe. Ja daję 5. Ja takie 2. Tutaj widzę, że Jacek by wolał wypić ten napój, który mi nie smakował, niż zjeść ten popcorn, a ja na odwrót. Bo mało słodki był, właśnie to dobry było. Teraz ja wybiorę do picia, bo patrzy się na mnie aloe vera z mango. Patrz się na mnie cały czas. To ja nie wiem, czy na pewno nie ma w Polsce, bo ja widziałam chyba gdzieś jednak. No. Ja nie widziałam, więc spoko, nigdy nie piłam. Jakoś nie ciągnie mnie do tych aloesowych napoi. No to kosztowało już euro, też euro 39. Znaczy, no euro 39, tam to było 29, a to 39. No i tutaj mamy małą butelkę, nie? No. To jest co, 0,5 litra. Pachnie mango. No, rzeczywiście mocno. Mam cały czas w buzi te, wiecie, takie od tego. No popcornu. Widać na te kawałeczki tego, ale... No u mnie nie wpadły, a ja je lubię. Aha, to się zamieńczy co? No. Jezu. Daj mi te kawałeczki. Widzę, jakie to żółte jest w ogóle strasznie. Tak, widzicie, jakie żółte? I takie gęste. Dobra, noszę coś. Może być. Może być, ale ma bardzo mało smaku. Spodziewałam się takiego wow. Ja nie wiem, nie piłem, ale nigdy, więc nie wiem jak to. Bo masz tylko 30%, dlatego tak. I zawsze w tym aloe vera ta pulpa, bo to się chyba pulpa nazywa, no. Ta galaretka, jest taka twarda, a tutaj jest taka mięciutka, że aż się na języku rozpłynęła. Możesz mi oddać moją szklankę. Dobrze. Ja oceniam na 7. To jakie takie 3? 3? Aż tak ci nie smakuje? Takie, znaczy nie, to już wiadomo, smakuje, co Jacek będzie pił, a co ja będę piła po prostu po tym odcinku. Tylko jakieś takie, jakby woda z cukrem. O. Dobra, to może odłóż to już. Dobra, odkładam to, że nie pomieszało się. To co? Może dobra. Teraz coś takiego... Nie wiem, zobaczmy tą czekoladę może. Ala wojskowa czekolada. Nie wiem, czy brytyjska, czy co to jest. Royal Army. No. 50 gram i kosztowała ile? Ta czekolada kosztowała, proszę panią. Gdzie to jest? Tu. Euro 69. O Jezu, jaka droga za taki mały kawałek czekolady? No, ona ma ile? Z 50 tylko. 50 gram. Mówiłam, że 50 gram, ale dużo. To jest prawie 2 euro, czyli prawie 8 zł, czyli prawie 6, no to dużo. No. Taką małą czekoladę. No dobra, zobaczmy. No to otwieraj, bo już oglądasz, miałeś czas tam w Niemczech oglądać tą czekoladę. Znaczy nie miałem czasu, jakby pracowałem, a nie oglądałem. Gdzie pracowałeś, jak roboty nie ma? A jak była robota, pracowałem, dobra. Łamię ci jedną, drugą. Ale takie duże to są kostki? Ja nie chcę takiej dużej, pół chcę tej. Jezu, proszę. Kostki mają po prostu takie paski wyżłobione. Chyba za szklanki. A nie, to miało być z kofeiną i guaraną. Dlatego takie to czuję w środku. Czy ja próbuję z jakimiś tymi ciastkami? Chrupki, no. Ja też tak chrupię. Żadnej kofeiny nie czuję tutaj, ani guarany. Ja też nie. I nawet nie smakuje mi ta czekolada. Tam jest dobra. No to już mamy tutaj... Bo była jeszcze czarna, nie? Bo to jest leczna akurat, nie? Jak to tą cenę, to nie powala specjalnie. No jak dla mnie 2. Za euro 69 masz? Dla mnie 2, dla mnie totalnie... Dla mnie to 5 jest już. Okej. Okay. Ja teraz bardzo bym chciała spróbować... Tego na dole z tą kawą. Aha, że właśnie tak z obrazka wygląda, jakby to było... Jak to była kawa i jak Jacek robił zdjęcie mi, to wyglądało na takie duże i ja sobie myślę, co, jakąś kawę kupił? To jest takie ziarenka, nie myślałem, tak ziarenka kawy i co, czekolada to jest? Leczna do kawy, że rzucasz co do kawy, to... Z jakiego działu to brałeś? Danie słodkości. Nie wiem, czy to wrzucasz do kawy, czy po prostu masz to jeść do kawy, może o to chodzi. No nie wiem. Jest to w takim woreczku. W środku. Kosztowało 99 centów, pamiętam też. No zobaczę, co dzieje.
Tak, 99 centów. I raczej wygląda, no może wygląda jak ziarenka kawy. Pokaż to. Rzeczywiście, takie większe ziarenka. I mi zabrał. Dobra, zawsze sobie. O. No. A, to jest taka kawa. Kawa to jest, normalnie kawa w środku jest. Cóż. Moja mama by to zajadała. No, moja mama by to zajadała. Może jej damy, ale. Nawet może jej damy. Dobre to jest, nie smakuje nawet, nie ma sobie chowa to. Dla mnie to jest takie... Jakbyś te tiramisu się robi, nie? Z tego, ja właśnie nie lubię tiramisu. Czy to mokate, jak się nazywało, to te ciasto takie? Tiramisu. No. Ja nie lubię. Dla mnie... Dobre to jest. Dla mnie jeden. A to nie jest chyba niemieckie. A może jest. No nie wiem, pisze, że jest niemieckie, więc jest niemieckie chyba. Ale dobre jest, mi smakuje. Mi nie. Daję to nawet 8 masz. Widzę, że mamy tutaj różne kubki smakowe i różne gusty. Mhm. Ja chętnie bym spróbowała jakiegoś napoju. Czy ktoś tak, ktoś pije tu kawę i jeszcze da ten, to w ogóle tej kawy będzie może hej. Może spróbujemy teraz Nesty mango ananas, ponieważ próbowaliśmy mango tamte. Mango jest i porównamy. A to jest ananas jeszcze, nie? I porównamy sobie mango ananas z tamtym mango aloe vera. A to kosztowało, to co trzymasz w ręce, te Nesty, euro 39. Co? Wąchałam sobie. Myślę, że to będzie mój faworyt, bo ja lubię ananas i lubię mango. I takie zmieszanie z herbatą, to myślę, że to będzie... Że ja to będę pić. No dobra, zobaczmy tam. Próba testu. Bardzo dobre. Bardzo mocno wybija się ananas. Ananas to wybija, no. To mango ja lubię ananasowe, naprawdę. Super, sztos. To jest lepszy z mango, bo mango takie fej tam jest. A to jest lepszy z ananasem samo. Znaczy z ananasem mango. Dla mnie 9 na 10. Dla mnie 8 to jest. Bardzo mi odpowiada. A mówiłeś, ile kosztowało? Tak, kosztowało, wtedy mówiłem, że euro 69, no. To co, teraz może jakieś chorobki spróbujemy? Może te? No, weź, zobaczymy. Mamy takie... Nie wiem, czy to zwykłe chrupki, czy nie, bo tutaj pisze, że są słodkie. Słodki korn, czyli słodka kukurydza. Słodka kukurydza. No. I to ile one kosztowały? To kosztowało cię, proszę, gdzie to jest? 99 centów. No. Co, jak patrzę? Są bardzo... Nijak, jak kukurydza. No. Ale są bardzo żółte. Nie wiem, czy tam widać. Normalnie aż jarzeniówki. Ale duże kulki na pewno. Dobre! Oczywiście słodkie. No, a Jezus, jakie są. Pokaż to. Zarąbiste. O Jezus, najlepsze chrupki, jakie jadłam. Dobre są. A ja uwielbiam takie chrupki kukurydziane. Bo nie są twarde i mnie nie boli podniebienia. Zaraz zjemy pan wszystko. Daję tą ósemkę. I czuć gdzieś tam tą taką kukurydzkę, jak właśnie sobie ugotujesz, posolisz delikatnie. No. Trochę też i ona jest słodka. Super są. 10 na 10. No, wygrało. Daję dziewiątkę. Wygrało mnie i to ma ile tutaj ma w ogóle w środku? Za euro. Euro to nie jest tak drogo nawet. Nie wiem, gdzie tam cena ma być. Z drugiej strony. Gdzie? 75 gram. 85 gram. No takie małe barki jest zaka. Tak te Jacek przywłaszczyłeś czekoladę, ja przywłaszczam te chrupki. Dobra. I to też. To co teraz? No teraz ty wybierasz. Ja bym spróbowała tego... Tego czekolady dłużej? Tak, to on jest... Ale jest najdroższa z takiego tych rzeczy chyba, tutaj wszystkich, tu kosztowało 2,99 aż. Bo wiesz dlaczego? Czyli ile to jest... Ja w ogóle pokażę, taka czekolada taka. Nie wiem, czy jest angielska, czy nie, taka czekolada, czy nie. Wydaje mi się, że tak, albo... Niby z Hamburga jest, więc może niekoniecznie. Taka nazwa jest Tony z czekoladej. Tak się nazywa po angielsku. A jest z Niemiec niby. Chyba, że dystrybuowana tylko. Znaczy i Volte to jest. Tak czy siak jest gruba strasznie. I waży 180 gram aż. To jest dużo, ile zwykła czekolada taka? Zobacz te Rafale, ile waży. Zwykle jest setkę przecież waży. To w ogóle nawet nie ma setki, to 90 to jest. Tak czy siak to 180 gramasz i to jest czekolada mleczna z toffee.
32% nasz motor jest. Może być dobre. Dlatego wziąłem taką, bo tam jeszcze była ciemna. I papier. O, tutaj pokaż coś w środku. I pokaż do kamery. No to pokazują, że to nie jest ekologiczne są im w ogóle. No. Fajnie, mi się podoba, jak coś takiego jest zrobione. Czuję, że tutaj jest, nie łamie. A, tutaj mówią o historii tego, że tam skąd to było wziane i w ogóle o co chodzi. Ja chcę zobaczyć tabliczkę całą. Bo czuję, że tam się dużo dzieje. Ja znam niemiecki, wiem o co chodzi. Na po co? O, na dole jest napisane po angielsku. Przynajmniej. A. Patrz, jak super wygląda ta tabliczka. O kuśka, jak to wygląda. To chyba, to chyba dlatego kosztowała tyle, bo to wygląda. Specjalnie, bo czułam przez papierek, że coś się dzieje i teraz wyglądam tak. W ogóle to połamać, jak taki wzrost ma to. Weź tą większą. To jest mniejsza. To bierz już tą mniejszą. Ma... Co tu jest? Wziąć? Jakieś orzechy? To jest ten karmel. Nie wiem, co to jest. W środku końca. Ja też nie wiem. Bo tu pisze brazer, nie wiem co znaczy słowo brazer. Może to właśnie ta taka... Wiesz, jak są te crunchy, takie karmelki. Precel? No właśnie. Toffee? Aha, bo to piszesz, tam jest brazer napisane. No, czyli Jacek nas zmylił i jest to... Precelki topią? Toffee? Precel karmelowy pewnie. No właśnie. Ale nie zmienia to faktu, że jest dobra. No. Tak jak nie przepadam za czekoladą... Ale pada jest, to nie dla ciebie chyba, nie? Nie przepadam za czekoladą... Ale nie jest słodka taka. Taką mleczną. 60% chyba jest tego, chyba kakao ma w środku, a nie jest tego toffee. Bo nie jest taka mleczna całkowicie. No ja tak nie przepadam za mleczną czekoladą, zwykłą mleczną. No. Ale ta jest dobra, naprawdę. Chyba warto swoje ceny jednak. No, chyba warto. Dobra. No, można bo to. Ja bym dała jej... Na tą 8 też. Ja też 8. No. To jest najlepsza niż tamta. Myślę, że teraz musimy popić. Koniecznie. No to bierz na przykład ten imbirowy. Nie, nie, nie. Czy... A, turecki wziąłeś sobie. Biorę to. To podobno jakiś legendarny turecki, coś tam pisał na tym chyba pisze właśnie. Oryginalne tureckie, no jakiś napój, no tak, jak to rozumiem, tak rzucać opiek. Ja to rozumiem, że to jest jakaś lemoniada może? I oficjalny partner jakiejś ligi tureckiej. Fruity Extra. Dobra, spróbujemy. I ona kosztowała ci, jeżeli znajdę tą kartę, to mi spadła. Ta puszka turecka. Gdzie to jest? O, przezroczysty kolor. 79 centów. Czyli to jest jak orężada. 79 centów. Ja obstawiam, że będzie smakował jak Sprite. A, tu pisze legendarne tutaj, o, tutaj jest ten. Ja obstawiam, że będzie jak Sprite smakowało. Też tak myślę. A jednak nie. Mm-mm. Ale jest dobra. To jest taki... Trochę jakby soda? No, tak. Soda z... wiesz jak smakuje? Jak te tabletki, co się rozpuszczają w wodzie, no. Kalcjum. Nie, jak te aspirynce trochę. Nie, jak kalcjum. Ja myślę, że tak, coś takiego. Ale dobra jest. A bo te kalcjum. Dobra jest, ja bym mogła ją wypić. No, nie jest za słodka nawet w ogóle. Tak, no, nie czuć tego, ale jest bardzo mocno gazowana. Masz trochę napytaje się jeszcze, jak tak bardzo zmienisz to. No ale bez przesady, bo jeszcze są inne napoje. Ja wiem, ale dlatego dam troszkę. 79 centów to nie jest dużo, no tam. Dobra, no naprawdę. Może w Polsce jest dostępny tych sklepów, na przykład w tej Galerii Bałtyckiej, tej, są takie dziwne rzeczy, nie? To może to być. Dobra. Jak oceniasz w ogóle to? Myślę, że taka siódemeczka. Ja 8 tam dalej. Dalej wszystko, co tu było, na razie spoko jest. Teraz może spróbujmy też, jak już próbowaliśmy precelowych, to teraz takie precelki. Też czekolada, tylko teraz będzie mleczna. Tylko, że... jakaś edycja specjalna, Shogaten. Shogaten. Te mają przynajmniej otwarcie i zamknięcie. No. A i są w papierkach, więc nie będzie problemu, nie będziemy musieli ich od razu jeść. No tak. No, tak wygląda. Daj mi drugi. To... A tu myślę, że solony. Precel w środku. I chyba... Peanut butter, czyli masło orzechowe. No właśnie, teraz dopiero zauważyłem. Puszkę. A ja lubię masło orzechowe. Zobaczymy.
ładnie wygląda taka kosteczka. Gruba, no. Aha. Chciałam wam pokazać, co jest w środku, ale wygryzłam jakąś kuleczkę, jak chipsa, to jest chyba ten precel. A co to? Może być. Nie w moim guście. No, dla mnie okej. Okay. Ale czekolada to... To jest gówno w porównaniu z tym, nie? Gówno. No to kwestia smaku, nie? Kosztowało to €1,59. To jak gówno gumowe smakuje w porównaniu do tej czekolady. No to o połowę tańszy było od tamtego, nie? I on ma tylko ta paczka ile? I to może takie zamknięcie na to jeszcze w ogóle, jak chcesz spóźnić, to masz jak przekrasza sobie, widzę. 125 gram tylko, 15 sztuk na tak, jeszcze sztuk jeszcze. Gówno. Nie smakuje ci? Nie smakuje mi totalnie. Mogę dać 3 na 10. Dla mnie taka piątka, jest okej. Okay. A sobie musiała popić ten turecki. No musiałam sobie popić, bo w porównaniu naprawdę, jakbyście zjedli tą czekoladę, to jest jakaś gumowa, najtańsza w ogóle ble, co to jest. Dlaczego? Szoko to bardzo dobre czekolady są. W porównaniu z tym, co teraz jadłam, to Ja zawsze kupuję co pomocy te zwykłe czekolady i tak już wyspakowuję, bardzo dobre są. Mamy jeszcze Snickersa białego, bo Jacek nie wiedział, że jest w Polsce, ale chyba nie będziemy go otwierać, bo większość z nas wie jak smakuje tak, Snickers biały, jest bardzo słodki. To jest tylko jeden z tych wszystkich, co było w środku pacjobocha i 5, za to opakowanie całe 5. Kosztowało chyba €1,89. Czyli nie tak, tak dużo. €1,89 za 5 snickersów w paczkę. Cały. One są bardzo słodkie, więc no nie da się ich zjeść dużo. No. Przez tą białą czekoladę. No, to może jak jest sobie to biała czekolada, też się zrobiło słodkie wszystko. To co teraz? Takie, a oceniasz to jak to? Snickersa? Ja taką szóstkę dam. Niby słodkie, ale dobre. Zjeść takie chyba to na też dam tak szóstkę. To co teraz, M&M'sy, czy to Caramel coś tam, ten pat może cienkie? Wystarczy słodkiego i słone może jakieś jednak. No ale dużo mamy słodkiego, to może jeszcze jedno słodkie i potem słone. Dobra, to będzie sobie tego Nestle. Nie widziałam tego, ja tak teraz się wiem, jakie dziwne, nie wiem, Nestle tego... Mi się wydaje, że to jest taki pasek karmelowy. Czekoladka karmelowa, bo tu pisze karmel. Że to będzie takie, wiecie, ciągnące się? Albo, że to będzie pokryte w czekoladzie i będzie też takie ciągnące się. Z Anglii podobno to jest. Teraz widzę tutaj. Okej. Okay. Zobaczymy, co to jest. A? Oho, to jest jakby biała czekolada. Czyli taka karmelowa biała czekolada jest. Z takim napisem na tym karmel. No dobra, co? Zzywaj sobie. Zobaczymy, co to jest. Ciekawości. Dziwne trochę. No. Czuję mleko i cukier. Aż mi chrzęści pod zębami. Ale takie inne mleko jakby było. Skondensowane takie. Nie smakuje mi. Dobre jest. Mi tak średnio. No powiem 5 na 10, ale... Nie, ja to piję za tureckie. Bo to jest dobre. Bo to nie jest słodkie. To jest dobre tak do przeczyszczenia kubków smakowych. Do przepicia. No. Dla mnie taka piątka. To takie... może być... Jak zjesz całą czekoladę, przesłodzisz się, bo to słodkie jednak jest po jakimś czasie. Ja bym nie chciała tego drugi raz jeść, więc Aha. Jest twoje. Nie zaciekawiło się? Nie. To co chcesz jeszcze? Ja bym teraz napiła się tego. Aha. To wygląda jak mleko i myślałam, że to jest mleko do płatków o smaku bubblegum. Ale to nie jest mleko, tylko to jest herbata. Iced tea o smaku gumy balonowej. Nie wiem, czy to będzie dobre. I z tyłu Jacek powiedział, że jest jakaś zdrabka. Więc... Jakaś zdrabka, że niby jakiś konkurs, nie wiem, co to jest, że masz ściągnąć aplikację i tak to zrozumiałem z opakowania. Więc ja drapię, a pod spodem jest Code QR. No dobra, to próbujemy to? No próbujemy, tylko może wstrząśnij tym, czy coś? Nie wiem, jak to. To nic mleko, że trząsać, ale mogę wstrząsnąć. Mlekiem nie trzącham, ale nie wiem, czego mogę się spodziewać. Pomogaj sobie. Wylejesz na mnie, chłopie. Ale ładnie pachnie gumą balonową. Nie wiem, czy to będzie... Różowe jest. Jest różowe! Ja myślałem, tak jednak jest ten... Na guma rzeczywiście. Nie wiem, czy to będzie dobre do picia. Może na jakąś imprezę do czegoś. Dobra, zobaczymy. Rzeczywiście jak guma. I słone jest. Słone? To
Trochę słona końcówka jest. Słodkie. Na końcu, słodko, końcówka słona. Dla mnie. Albo taka... Kwaśna. Takie, no albo kwaśna, że tak jak te jak gumy zostają, takie końcówki dziwne. Rzeczywiście, ale taka, taka woda z gumą dla mnie. No woda z gumą. Bo to na chyba to nigdzie tu nie było obok. I ona kosztowała w ogóle ta... Wegańska, bo widzę wegan jest napisane. Ta kosztowała i na to euro, 99 centów. A tamten, nie wiem czy powiedziałem, tamten kamer, pewnie nie. Bo nikt nie przypomniał. 49 centów tylko. Tak? No. To tak, powiem no. Ci, to że... Powiem ci, że bardziej mi smakuje to bubblegum niż ten karmel. I bym dała 6 tutaj. A, w sensie to, że to niż ta czekolada. To mi bardziej smakuje niż tamto. No bo to taka woda z gumą. Może być tam, nie, ona tam miał piątkę taką i... Sam czwórkę, a czwórkę... Bo piątkę, tylko... to, piątkę dałeś temu. No wiem, nadałem czwórkę gorzej tam. No ja daję więcej. O jeden. Dobra, to teraz przejdźmy w końcu do tych lejsów. No. Jedliśmy już na którymś, ja jadłam na którymś z odcinków KFC. Na tych, co na brosie wkazano nawet ten KFC. Ale tych nie jadłam. Ja nie widziałam w Polsce takich wtedy. Tej rak, tej... Nie umiem tego nigdy powiedzieć. Tej jaki? Nie wiem. Nie umiem tego powiedzieć, bo... To jest jakiś smak Subwaya z restauracji. No bo to jest sos o takim smaku. No. Trochę pachną jak... Jakieś, nie wiem, jak zwykłe chipsy. Jak szakalaka. No właśnie, to jest tyle. Takie mięsne? Mięsne bardzo. Jakieś mało smakowe. Ja czuję, że są mięsne, takie kurczakowe tak smakują, no. No jak jest mięso, to tak, czuję to kurczaka. A ile kosztowały? A, no my kosztowały, ci powiem bardzo. Euro 59. Takie 6-7 zł. Tak, że zjeść to zjeść smaką. No, ale dupy nie urywają. Nie. Tak samo jak te z KFC też mi dupy nie urywały. Taką biorkę daję na to. Mhm. O, właśnie. Zostały nam jeszcze 3 rzeczy. Chcesz zapić to? Tureckie picie tutaj na banie rządzi tutaj na tym. Tureckie picie wygrało film. Jak się skończy, to jest jeszcze ta herbata. Nie popijałabym tego tą herbatą. Nie? Dobra. Już wolę ananaska tam. No tak. Dobra, czyli to już było, co jeszcze było, to jest jakoś już taki masz. Zostało nam Raffaello, MMS-y i tutaj pićku na koniec zostawiam, bo... MMS-y myślę teraz. Dobra, nie wiem czy takie są w Polsce, ma tam mówiła, że niby są gdzieś. Ja widziałam MMS-y, słony karmel w Żabce, były jako limitowana edycja, ale widziałam je bez orzeszka, a tutaj mamy z orzeszkiem. Więc nie wiem. Szkoda, że opakowanie nie jest do zamykania. No, no tam to jest nie zamykane było. Nie wiem jak wy. Dajcie znać w komentarzach, czy też lubicie wyjadać pierw jakiś kolor, a później kolejne, daj bo ja lubię niebieskie. Takie zielone. O Jezu. Często tego takiego... Orzech? Nie, orzech. Gumowy to karmel. Karmel to jest. Orzecha w ogóle nie poczułem. Nie kupiłabym ich chyba. Taki sam chyba jest. Muszę wziąć dwa, bo to chyba nie smakuje tak. Czuję, że mam zaklejone tam w buzi to. No. Ja jestem bardzo sceptyczna do niektórych rzeczy. Ja mam swoje ulubione rzeczy. Nie, chyba woda zwykła. Ja też. No to, bo ten karmel jeszcze ja mielę, a wyjeżdżam jeszcze jednego. Taka... Piątka. Piątka, no. No, to zostaje, hej. No to teraz została nam czekolada Raffaello, która pewnie będzie moim hitem, bo ja uwielbiam Raffaello. No. A, MLC ile kosztowały jeszcze, to zapomniałam powiedzieć. One kosztowały 3,49 aż. Zobaczcie, jest ta czekolada duża tutaj. Mamy tutaj jeszcze wersję Ferrero Rocher mleczne i Ferrero Rocher z ciemną czekoladą. A tu mamy
Raffaello, a jeszcze Ferrero Rocher z białą jest jeszcze czekoladą. To jest migdał, biała czekolada z migdałem i kokos jeszcze tutaj jest. I ona kosztowała... Patrzcie jakie otwarcie, nawet jest, są strzałki. Euro 79. Dobra, never mind z tymi strzałkami. O, patrzcie jak ładnie wygląda, ma nawet takie kosteczki. Jak w ten. Jaka delikatna. Muszę cały zjadę od razu. O Boże, jest przepyszna. Taka miękka w ogóle od razu. Mhm. No smakuje identycznie, super jest, no. To migdał tam idzie też mocno. No. Ale tak jest jeszcze na chwilę, bo jak się stało, to będzie tak się spłodzić, że tak. No jest sobie, wiecie. Ja już zabijam dla siebie. Super, super fantastyczna. 10 na 10 jak dla mnie. No nie taka droga nawet chyba, bo... Drugi produkt 10 na 10. Ona kosztowała w końcu ile, bo zapomniałam już. Ona kosztowała €89, no dobra, trochę droga jednak jest. Ale warta jest swojej ceny. No, bo Milka nawet tańsza. Milka kosztuje €10. Został ostatni napój. A, dobra, bo chciałem się napić czegoś. Którego się boję, bo jest to pomarańcza imbir. Mhm. A ja tak imbir to lubię w sosikach. Ale nie w picie. Kolega jakby przyszedł, to spróbował imbira, bo on lubi. Pozdrów kolegę. Kolega Krzysztof, ale kolega Krzysztof nie raczył nas ugościć obecnością. Możesz pozdrowić mamę, tatę, kolegę Krzysztofa. Nie, pozdrawiam kolegę Krzysztofa. Ale nie tego z pracy, tylko innego kolegę z Krzysztofa. Pachnie mocno imbirem. Nie dla siebie. Nie dla mnie. Totalnie nie dla mnie. A to dziwnie tak na początku jak piłem, to tak to jakby piwo to miało być, a nie tego. Taka gorycz była, imbir właśnie. Ale nie jest taki mocny imbir. Może pijesz całe, to wtedy będziesz czuć mocno. Nie jest mocny imbir, ale wiedziałam, że to nie będzie totalnie dla mnie, jak się dowiedziałam o tym imbirze, bo ja od razu jakbym piła w szklance sos w ogóle jakiś. Nie, dla mnie nie. Ja wiem, trochę jak czułem się na początku, ja piłem piwo. A teraz zdecydujemy. Co z tych wszystkich rzeczy nam najbardziej smakowało? Jacek, co wybierasz na numer jeden? Możesz ustawić listę tak jak trzech wygranych, pierwsze miejsce, trzecie miejsce, drugie miejsce, pierwsze miejsce. A więc Jacek, co jest dla ciebie numerem trzy? Numerem trzy, no tak, to jest ty wybrać, bo nie wiem, ja myślę, że może ta czekolada, ta gruba, ten Tom's. Tak, coś się bardzo podoba. To dla mnie trzy. Tak. Tak gruba czekolada na 2,99 aż. Moja trójka będzie to... Chyba... To zatrzymałam cały czas. Ja myślę, że to będzie jeden dla ciebie to. To jest moja trójka. Aha, jednak. Tyle napój. Nie zasmakuje się tak bardzo. Twoja dwójka. Moja dwójka. Ja myślę, że ten turecki napój będzie moja dwójka. A moją dwójką są te chrupki. A, zapomniałam ich, ale też jakoś nie do końca może. No i twoim numer jeden? To jest ten, dla mnie to do tego, bo mnie zaskoczyło. A dla mnie to... To jest dla mnie. A to wiadomo. To jest dla mnie numer jeden, ale chciałabym podkreślić, że no. Tak jak mówiłam o tym numerze 3, tym... No. To mogłabym postawić na trzecim miejscu trzy rzeczy, ale jakbym nie mogła, też no to... Też właśnie chciałam powiedzieć, że mi bo ja bym, rzeczy, bo no. Mi bardzo smakowało i to na równi i jeszcze ta czekolada, te Tonis. Więc ciężko mi określić, ale z tych trzech rzeczy to jednak to by było numer jeden, to by było numer dwa, a Tonis numer trzy. No ja też mógłbym mówić, że tak zapko bym sobie wziął, wiesz, na równi, tak jak mówisz ty, na trzecim miejscu jakieś różne rzeczy, czy na przykład jak nie na trzecim miejscu, co ja miałem na trzecim miejscu, zapomniałem już. A, ta czekolada Tomiego, to ja bym na przykład tego imbira. Tony. No to ja bym miał tego na przykład imbira jako trzecie miejsce. A co ci najmniej smakowało? To jeszcze. Najmniej? Najmniej smakowało mi. Czekaj. To. Mi też. Bo to w smaku w ogóle nie ma. Sorry, mi to. Co Jackowi najlepiej, to mi najmniej smakowało, ale to też, równo z tym. No, bo to niby to jest kawkowe, a tylko to jest kawkowe, i to jest suche jakieś. Tak, jeżeli to jest znacząco antyróżowy, bo nigdy nie mam prawie różowego i smaku w ogóle nie ma, nawet popcornu smaku nawet nie ma. No. A więc to już wszystko w dzisiejszym filmie, tak wyglądał nasz test jedzeniowy
Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Zapraszamy na media społecznościowe, takie jak TikTok, Instagram, Vinted i inne. Jacek, chyba jesteś tu brudny od czekolady. No trudno. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! No, okay.